Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. W takich warunkach niezwykle trudno się dyskutuje i debatuje, kiedy co chwilę słyszymy z ław partii rządzącej pokrzykiwania, podśmiechiwania. To nie są warunki, które powinny w tej Izbie mieć miejsce. Niestety państwo nie szanujecie innych parlamentarzystów, tak jak i nie szanujecie polskiego prawa, wymiaru sprawiedliwości, czego efekty możemy zaobserwować i każdego dnia obserwujemy. Pani poseł Kozłowska bardzo trafnie stwierdziła i te głosy, które tutaj padają dotyczące setek milionów czy miliardów złotych, które zostały zabrane, a mogłyby być właśnie przeznaczone choćby na leczenie, na budowę szpitali, na tysiące nowych mieszkań i inne ważne, niezbędne inwestycje, niestety przez upór tak niewielkiej partii politycznej niestety nie pozostają i nie pozwalają na inwestycje. Słyszycie, państwo tego nie słyszycie, ale cały czas dyskusja i komentarze ze strony Solidarnej Polski mają miejsce. Niestety nad tym ubolewamy, że nie są w stanie przyznać się w końcu do błędu i tego, żebyśmy te pieniądze odzyskali i mogli inwestować i zmieniać dalej rzeczywistość, ale jednak rządza władzy jest niestety większa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.